Ta figura, to koło, reprezentuje jedną całość. Jeżeli już to wiemy, to możemy odpowiedzieć na pytanie, jaka część całości zaznaczona jest na poniższym rysunku na niebiesko. Na tym rysunku, jaki to ułamek? Jaka część całości? Zacznijmy od całości na pierwszym rysunku. Ta całość podzielona jest na 1, na 2, na 3 części równej wielkości. Czyli podzielona jest na trzecie części całości, trzy równej wielkości części całości. Każda z tych części to jedna trzecia, jedna z trzech równych. Jeżeli już to wiemy, to na drugim rysunku, tym niżej, na tych dwóch kołach, możemy zaznaczyć liczbę jednych trzecich. Tu jest jedna trzecia, tu kolejna jedna trzecia, jeszcze jedna jedna trzecia na niebiesko, tutaj jedna trzecia i ostatnia tutaj. Czyli mamy razem 1, 2, 3, 4, 5 1 trzecich. 5 trzecich części całości. 5 trzecich zaznaczono na rysunku na niebiesko.